Po polskiej motoryzacji zostały zgliszcze ich wspomnienia, za to nasi południowi sąsiedzi radzą sobie doskonale, wypuszczając nowy elektryczny samochód Skodę Enyaq. Z tym modelem specjalnie dla Was robimy dzisiaj krótkie zapoznanie. Zapraszamy! Skoda Enyaq zbudowana jest na nowej platformie dla samochodów elektrycznych, tej samej, na której zbudowany jest Volkswagen ID.4. Ta platforma wygląda trochę jak deskorolka, bo baterie zintegrowane są razem z podłogą i można pewne elementy na tej platformie wymieniać. Dzięki temu, tradycyjnie dla samochodów elektrycznych, dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości, to auto prowadzi się bardzo dobrze, nawet jeżeli dynamicznie wjedziemy w zakręt, chociaż nie do tego zostało stworzone. Enyaq dostał największy wyświetlacz w całej gamie Skody, aż 13 cali. Kusi mnie, żeby zamiast jeździć tym samochodem i o nim opowiadać, odpalić sobie tutaj jakiś serial Netflixa i posiedzieć tutaj w ciepełku w tych wygodnych fotelach. Obsługa jest bardzo intuicyjna. Jeżeli jesteś skodziarzem, bardzo szybko znajdziesz dojście do wszystkich opcji. Część skrótów umieszczona jest na szczęście na klawiszach. Sterowanie klimatyzacją jest łatwiejsze niż na przykład w Volkswagenie ID.3. ID.4 jeszcze nie jeździliśmy, ale prawdopodobnie będzie bardzo podobnie. Więc ten ekran to jest centrum sterowania tym samochodem i poruszanie się po nim jest bardzo intuicyjne. Tak sobie Skoda wymyśliła, żeby tworzyć samochody bardziej praktyczne niż inne marki, które należą do koncernu Volkswagena. Mamy takie drobiazgi jak parasol w drzwiach, który się przydaje w takiej pogodzie, jaką mamy dzisiaj, bo jest już wiosna, a na zewnątrz pada i jest wilgotno i przeraźliwie zimno. Mamy skrobaczkę pod klapką do ładowania baterii. Mamy też praktyczne schowki w przednich drzwiach, w tylnych drzwiach. Z tego Skoda słynie. Za to klienci Skodę kochają. Mamy takie drobiazgi jak uchwyt na bilet parkingowy, małe kieszonki tutaj na żetony. Za to tą czeską markę lubią nie tylko Polacy. Szeroka konsola środkowa jest dwustopniowa. Na dole mamy schowki na różne drobiazgi, u góry miejsce na kubki, które można sobie regulować na mniejsze i większe. Mamy tutaj mikroskopijną dźwigienkę zmiany biegów. Tą już trzeba regulować i przełączać biegi dwoma palcami. Niedługo będzie trzeba używać małego paluszka albo będzie trzeba czarować, rzucać tutaj czary na to, żeby się biegi zmieniały. Mamy ładowarkę indukcyjną. Jest całkiem szeroki podłokietnik, na którym zmieszczą się łokcie zarówno kierowcy i pasażera. Pewnie znacie to, że jest podłokietnik i się przepychacie. Jedno kładzie łokieć, drugie kładzie, jedno odsuwa i tak dalej. Podłokietnik ważna rzecz w aucie, nawet jeżeli podróżujecie tylko po mieście. Tutaj możemy go regulować wyżej, niżej, a pod spodem jest olbrzymi schowek na różne drobiazgi, które można zabrać ze sobą jadąc Enyaqiem. Do testu dostaliśmy samochód z największym zasięgiem w gamie. Jest to Enyaq z napędem na tylną oś o zasięgu 537 km według normy WLTP. Niestety nie będziemy mogli dzisiaj sprawdzić, czy jest to prawda, czy tyle możemy przejechać i ile możemy przejechać, ponieważ ten samochód mamy krótko na pierwsze zapoznanie. Dodatkowo zwiększyć zasięg możemy przez kupienie opcjonalnej pompy ciepła, która sprawia, że w niskich temperaturach samochód jest bardziej wydajny i może przejechać nawet 30% więcej niż bez niej. Jeżeli samochód elektryczny, to znaczy, że ekologiczny. A jeżeli ekologiczny, to znaczy, że materiały użyte we wnętrzu powinny
jakoś do tego nawiązywać. Skoda używa materiałów z recyklingu, garbowanej ekologicznie skóry. Tradycyjne wersje wyposażenia zostały zastąpione opcjami Design Selection, gdzie możemy sobie to wnętrze dopasować bardziej do nas zindywidualizować, udało mi się. Więc tak możemy właśnie zrobić ze Skodą, żeby ją dopasować do własnej osobowości. Deska może być obszyta skórą, są piękne przeszycia, mogą być też w takich odróżniających się nitkach. Klamki do otwierania drzwi chromowane, są takie opływowe, mają ładne kształty. W ogóle Enyaq jest bardzo ładnie wykończony. Ta szeroka deska rozdzielcza, która idzie tam do przodu, sprawia wrażenie takiej dużej przestrzeni, mocno nachylona szyba, przez to auto jest też bardzo aerodynamiczne, sprawia wrażenie takiej dużej przestrzeni. Skóra, piękne elementy, ale jest też twardy plastik. Gdzieś tutaj na dole spotkamy materiały dosyć twarde, ale pewnie nie będziemy tutaj często zaglądali. Na boczkach drzwi są fajne uchwyty, dzięki którym możemy te drzwi zamknąć, ale te uchwyty zrobione są z bardzo twardego plastiku. To bardzo kontrastuje z miękką skórką, którą obite są boczki drzwi, która jest właśnie tutaj, i miękkim materiałem też na boczkach. No ale co zrobić? Gdzieś trzeba oszczędzić. Oczywiście jedną z największych zalet samochodów elektrycznych jest cisza na pokładzie. Możemy tutaj sobie swobodnie rozmawiać, nawet przy prędkościach autostradowych. W tej chwili jedziemy drogą ekspresową 110 km na godzinę i jeżeli byłby tu jakiś pasażer, a tak naprawdę nikogo tutaj nie ma, no prawie nikogo, jest Janek, operator kamery, ale możemy rozmawiać swobodnie. I to jest duża zaleta samochodów elektrycznych. Na pokładzie Skody mamy szereg systemów wsparcia kierowcy, które sprawiają, że ta jazda jest bardziej komfortowa, bardziej bezpieczna, bardziej spokojna. Jesteśmy bardziej zrelaksowani. System pokazuje nam ograniczenia prędkości wynikające ze znaków. Pilnuje tego, żeby auto było na swoim pasie. Jest tempomat adaptacyjny, który zwalnia, przyspiesza. I jeżeli jedziemy gdzieś dalej, to też sprawia, że jedzie się przyjemniej, bo tak naprawdę trzeba tylko trzymać ręce na kierownicy. Pamiętajmy, że jazda autonomiczna w Europie z przyczyn prawnych nie jest jeszcze dostępna. Tylna kanapa. Siedzimy sobie tutaj na tylnej kanapie, ale trochę Was oszukujemy, ponieważ przednie fotele są przesunięte maksymalnie do przodu i wtedy przestrzeni mamy jak co najmniej w Superbie. Więc, ale to z przodu musiałaby siedzieć naprawdę drobna osoba. Ale nawet jeżeli te fotele przesuniemy troszkę do tyłu, zresztą może zrobię to od razu. Ty, to nie ma końca. No teraz fotel jest odsunięty maksymalnie do tyłu i tego miejsca jest zauważalnie mniej, ale z przodu za to usiadłby chyba sam Hulk. Tam jest tyle przestrzeni. Jest wygodna tylna kanapa i jest sprytny zabieg, dzięki któremu zmieszczą się tutaj nawet największe głowy, najwyższe, bo są tutaj takie dwa wgłębienia w dachu, właśnie po to, żeby wysokie osoby nie narzekały na przestrzeń nad głową. Kanapa jest wygodna, nawet uchwyty na kubki są tak sprytnie zrobione, bo Skoda jest znana ze sprytnych rozwiązań, że mają taką blokadę, jak będzie kierowca jechał niedelikatnie i będzie hamował, to one się nie będą przechylały. Są kieszonki na smartfony, bo przecież dzisiaj życie bez smartfona to nie jest prawdziwe życie. Jest całkiem fajnie, przestrzennie, podoba nam się. Co prawda nie przeglądaliśmy sprawozdań finansowych Volkswagena i Skody, ale zastanawiamy się, jak to jest, że Volkswagen toleruje Skodę na swoim, można powiedzieć, poletku, ponieważ Skoda produkuje często auta dużo lepsze od odpowiedników Volkswagena. Enyaq
Wygląda bardziej konwencjonalnie od ID4, jest bardziej takim normalnym samochodem, jednocześnie praktycznym, pojemnym. To, jak jest wydajny, ile ma rzeczywiście zasięgu, to dopiero będziemy mogli sprawdzić. Nasze pierwsze wrażenie jest bardzo dobre, bo to samochód wygodny, bardzo dobrze wykończony. Ma jakieś swoje tam delikatne niuanse, które nie do końca wpadły nam w oko, we wnętrzu jakieś niedoróbki jakościowe, ale to Skoda, a nie Rolls-Royce, którego też możecie zobaczyć na naszym kanale. Ogólny wydźwięk tego auta jest bardzo na plus. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Zapraszamy na kolejny materiał. Do zobaczenia.